Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogu. Tu razem ze mną jest Julianek, siedzimy sobie właśnie na naszym łóżku, w naszym pokoju. Muszę przyznać, że mamy bardzo duże mieszkanie, bardzo duże pokoje, salon bardzo duży, więc super jest to, że przestrzeń jest rewelacyjnie duża, jeżeli chodzi o dwie rodziny. Nie siedzimy sobie na głowie, każdy z nas naprawdę ma, ma swoją przestrzeń i to jest fajne. A właśnie, jak już zaczęłam mówić o apartamencie, to od razu wam powiem, że raczej nie zrobię home touru, bo ciągle coś się dzieje. Jak nie jedne dzieci biegają, to drugie też nie chce wchodzić do Izy i Tomka do pokoju. U nas też bajzel, więc nie ma co pokazywać. Niestety, ale muszę coś powiedzieć. Słuchajcie, muszę coś powiedzieć. Wszystko jest super. Co tu wynajęliśmy? Miejscóweczka super. No mówię, powierzchnia super, ale jest tak nieposprzątane. Był taki syf. Odkurzacz tu nie działa, bo jest. I chyba osoba, która przyszła tu sprzątać, zobaczyła, że odkurzacz nie działa i po prostu zostawiła całą podłogę czarną. Wszędzie włosy, kurz. Z kurzu przy fotelach i przy krzesłach zrobiły się takie filce normalnie. Jakby to były oryginalne filce, to są zrobione z kurzu. Więc to jest takie bardzo odrzucające i to nas bardzo, no jesteśmy z tego powodu bardzo niezadowoleni. Tym bardziej, że mamy małe dziecko, które chodzi po podłodze, w sensie na czworaczkach. I to jest takie wkurzające. No, ale nie chciałam dziś mówić o tym, ale od razu mówię, dobra, wyleję te złości i frustracje, jeżeli chodzi o ten apartament, co nam się nie podoba, bo muszę to powiedzieć. Nawet dzwoniliśmy wczoraj i powiedzieliśmy, że jest bałagan. To tłumaczenie pani pod tytułem, wie pan, bo mamy ponad 400 apartamentów. No to miejcie mniej i sprzątajcie, albo miejcie tyle, ile macie i też sprzątajcie. Nie ma wytłumaczenia, no ale dobra, już mówię, sami chcieliśmy odkurzyć, ale odkurzacz nie działa, po prostu nie się... No, dobra, ale skończmy już o tych negatywach. Nie, no jeszcze jeden. Dzisiaj widzicie, może trochę negatywów muszę wylać i przejdźmy już do miłych rzeczy. Jeden negatyw, no znowu zaczęliśmy dziś źle dzień z płaczami, z krzykami, z nerwami. Boże, trójka dzieci. Jest ciężko dlatego, że może nie mogą się trochę zaaklimatyzować, wiadomo, że jest druga rodzinka z dziećmi, więc wiecie, jest dodatkowa widownia, no i te zachowania są trochę inne niż w domu, więc zaczynamy dzień od jakichś tam krzyków, wymagań, nerwów, wymagań w sensie ze strony naszych dzieci, ale krzyków nie mikujka, no ale już doszliśmy i wyszliśmy na prostą, już zaczęliśmy dzień, jak to się mówi, od nowa, żeby było dobrze. No, ale dobra, to kończę z tymi negatywami, bo to też nieraz muszę powiedzieć, żeby nie było tylko tak ciągle słodko pierdząco, tylko wiecie, że zawsze wam mówię, jak jest. Wracam. Dobra, sytuacja opanowana. Ja? Sytuacja opanowana u Julianka? Tak? No, pogoda dzisiaj deszczowa, zaczął się dzień bardzo deszczowo, ale prognozy przewidują, że koło godziny 11 będzie już bardzo ładne słońce i plan jest taki, że wybieramy się na nadmorskie oko. Ja byłam już parę razy w Zakopanem i niestety nie miałam tej okazji ani przyjemności, żeby pójść na morskie oko, więc bardzo się uparłam, że tą atrakcję musimy po prostu zaliczyć. Więc tak, dzisiaj na pewno się wybieramy na to morskie oko, jeżeli właśnie tylko przestanie padać deszcz. A póki co dzisiaj Maciuś robi śniadanie dla wszystkich, także jest taki, wiecie, poranny rozgardiasz, wszyscy dochodzą do siebie, ogarnianie dzieci, ogarnianie sytuacji, zaraz pewnie będzie aktualizacja planów ze względu na tę pogodę. No, także tak to na razie wygląda. Mam nadzieję, że ten dzień gorzej się zaczął, ale skończy się pięknie i dalej już tylko będzie pięknie, także słyszymy się. No, nic no dzisiaj działa. Mąż przygotowuje śniadanko dla wszystkich. Dzisiaj co ma szef w kuchni poleca? Tak. A tak serio? No jajówę, no standardowo. Standardowa jajóweczka z boczkiem. Tu paróweczki dla Laury. Okej, okay, tu dzieciaczki już wcinają. Cześć Laurka. Czekasz na paróweczki? I Zuzieńka, i Iza. Uwaga, uwaga, uwaga. No, także zaczynamy dzionek. Smacznego. No i wyszło tak, że dzisiaj totalnie zmiana planów, bo Juleczek chyba przestawił się, mówiłam wam, że śpi inaczej, ma jedną długą drzemkę, więc na morskie oko dziś nam się już nie opłacało jechać, więc Maciuś, tu są niedźwiedzie. Super. O ja, więc... No zobaczymy, może im może będą. Ja będę uciekać. Mama będzie uciekać.
Więc zdecydowaliśmy, że idziemy do Doliny Strążyckiej, która ma trasa w tom i z powrotem 4 km łącznie, więc takimi szkrabami w nosidle i w foteliku to jest idealna trasa, żeby sobie zaliczyć. Dzieci, a w sumie Juleczek wyspany i najedzony. Mikuś, najedzony. Uwaga. I ruszamy. Dzisiaj pięknie zjadł śniadanko. Jest to dolina, więc jakiś gór to nie będzie. No, także myślę, że sobie pochodzić, pozwiedzać na sam początek, no to będzie idealny taki rozruch dla nas. No i podobno są piękne widoki i wodospad, także mamy zamiar to wszystko zobaczyć, ale niedźwiedzi nie. Nie chcemy oglądać niedźwiedzi. Nasz maluszek polubił nosidełko, bo wydaje mu się, że idzie. Nawet macha nogami czasami, jakby szedł. Ale widać po jego minie, przynajmniej my to widzimy, że jest zadowolony z tego faktu. Natomiast nasz drugi maluszek, proszę bardzo, tak wygląda. Też zadowolony, siedzi na barana, na stelażu. Teraz postanowiliśmy pójść kroczek dalej, czyli zmierzamy ku wodospadu. Dużo wody, jak to mówi Mikuś. Nasze dzieci nie chcą stać, Julek definitywnie. Jak tylko się zatrzymujemy, to na momencie płacze. A jak idziemy, to jest ok, bo trzeba chodzić w górach. Nam się załączył tryb sport, z tego co widzę. No, idziemy sobie. Nie, Mikuś? Idziemy? Pomachaj wszystkim. No, pięknie. Wiesz? A niby? Tylko. Ja mam jakieś wiersze, które wyrobione. No tego mówię, że muszę uważać. Ja wiem, jakie buty tu by się przydały. Klapki, puszki. No, najlepiej. No tam nie będziemy z dziećmi, no. Ja się tam co pchaśnę. Ale warto było wybrać się na tą wycieczkę. Przepiękne widoki, jak z takimi malutkimi dziećmi, to idealnie. Chociaż największy problem stanowią oczywiście inni ludzie, którzy widzą, że idę z dzieckiem, to i tak się ładują. Wszystko było dobrze, gdyby siebie nawzajem ludzie szanowali, ale nie. To jest jakby najgorsze, co można nas spotkać na tej wycieczce, a tak to jest przepięknie. Dzieci bardzo zadowolone i słuchajcie, no widoki piękne. Także jak się ma takie malutkie dzieci, to można się spokojnie wybrać na tę wycieczkę. I człowiek tak się trochę umęczy, wiecie, bo ponosić tyle kilogramów to też nie jest tak lekko. Maciuś tutaj swoje 20 kilo, sam Mikuś, Julianek 11, plus plecaki mamy, to mamy, nie. Słuchajcie, niezły trening. Miśko, nie? No tak, łącznie z 20 kilo, no. Nie chcę.
Także mamy naprawdę niezły trening. Ja czuję, że się tak upociłam. Nam się zawsze włącza tryb trening. Dzieci tak. Spokojne, więc od razu nam się założyło. Tak, ciśniemy. Tam do wodospadu od polany było jeszcze 15 minut. Było napisane, że 15 minut. Po tych kamieniach, no to poszliśmy. Okazało się, że znacznie krócej. Ale wycieczka, rewelka, co? Jo. Warto. No i widoki przepiękne, naprawdę. O, Juleczek, to się odchyla do kamery. Chcesz coś powiedzieć? Że zadowolony jest, chcę powiedzieć. Wspijemy nowy plecaczek. Ła! Ale będzie mi ciągnął za włosy, Maciuś. Czyli trochę czuję, że musisz go do przodu dać. O nie, Jezu. Właśnie dobrze. A jak polecę z nim tak? Nie polecisz. Ja muszę mieć go bardziej tak. No to, no to sobie wtedy tym zaciągasz, jak chcesz go mieć bardziej na przodzie. Na przodzie, tak. Rozumiesz? To sobie zaciągasz tym. Ja cię zaraz wezmę. No. On siedzi bardzo dobrze. Dobra. Jezu, wyjście z czwórką dzieci i dwie rodziny. To mocniej zaciągnijmy. O, za mocno. Maciu, on wychodzi. Nie wyjdzie, nie ma jak. On cię trzyma się za włosy tylko. On cię nie wyjdzie, bo nie ma jak ci wyjść. O nie, chyba mu nie spodobało się. No, chyba słuchajcie, dzisiaj reszta vloga jest z telefonu. Pierwszy raz idzie Julianek w krzesełku. Idzie Juliana w krzesełku, Maciu jest ze mną. A gdzie masz Mikołajka? No już zaraz go wezmę. Trochę pod słońce nagrywam, wybaczcie. Może muszę pamiętać, że mam dziecko na tym. Ale na... on się nie zleci, on jest zapięty. Ale żeby nie uderzyć możesz głową gdzieś. Nim... O Jezu, tak mi ciężko już na tym. Na karku. No to znaczy, że masz biodro źle zapięte. Nie powinien ci być ciężko na karku. Wiecie co? Nagadałam się przed chwilą tak dużo i dopiero się zorientowałam, że nie włączyłam kamery. Jak widzicie, zmiana koncepcji. Bo Juleczek tam nie chciał wysiedzieć, chociaż on dzisiaj to chyba w niczym nie wysiedzi. Jest to dziś człowieczek bez drzemki, człowieczek marudek. No i jakoś musimy dać radę. Nie wiem, czy on ma jakiś skok rozwojowy teraz, czy te ząbki, bo nie chce mi tu spać. Chociaż już trochę też się rozkręcił, że w ogóle chciał iść na ziemię, że się trochę pobawił, ale nie śpi, drzemki nie miał. I co? Właśnie mówię, co się nagadałam, a to... no aha, tu idą chłopaki. A teraz idziemy na taki plac zabaw niedaleko nas. Jeszcze tam nie byliśmy. Iza i Tomek odkryli, więc idziemy zobaczyć, jakie zwierzątka mają być, także zobaczymy. A to już dosyć późna godzina jest. Później wracamy, kompanie, dzieci. I mam nadzieję, że dziś Julek mi pośpi, żebym mogła posiedzieć trochę z nimi dziś wieczorem. Dobra, kochani. Jak? Gdzie idziemy? Do Carrefoura w prawo mówił, to my w lewo mieliśmy skręcić. Dobra, właśnie, bo oni już poszli, a my szukamy. Dobra, także słyszymy się pewnie już później. Przytulić tatę jedna z drugą. Idziemy. A, tu się skończył chodnik. Uwaga. Uwaga, a faktycznie. W ogóle śmiać mi się chce po wyjściu z domu dwie rodziny z czwórką dzieci. To wcale nie są takie proste sprawy, jeszcze jak czekamy na siebie. To już w ogóle masakra. Tak, wow. Pięknie. Teraz wam pokażę.
Cześć kochani, witam się z wami tu na tle kominka, tak krzywo siedzę, bo tu mam Julka, muszę go ochraniać od wszystkich, o tutaj kantów, cegłówek, nie cegłówek, kafelek, żeby się nie uderzył, więc tutaj bezpieczeństwo dzieciaczka najważniejsze. Wiecie co, miałam zrobić vloga z dwóch dni, z dzisiaj i z jutra, ale chyba dzisiejszy vlog będzie długi, w sensie ten dzień był długi i dużo rzeczy, więc będzie to jeden vlog z dzisiejszego dnia. Generalnie rozebrała mnie trochę choroba, nie wiem czy wam mówiłam, że temperaturę miałam, takie 37,3. Wzięłam dwa Gripex i poszliśmy na tą polanę i całkowicie się bardzo dobrze czułam. Aha, jeszcze stretyz wzięłam, bo się załatwiłam od klimy w aucie, gardło. Dobra, i się super czułam, a teraz zbliża się wieczór i już czuję, że wraca taka, wiecie, choroba w głowie. Na pewno też jak byliście nieraz chorzy, to czuję się taką, no wiecie, taka choroba w głowie, czuję się nieswoje. No i właśnie tak się teraz czuję, więc nie za ciekawie. Ale nic, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Tymczasem wróciliśmy już do domku. Dzień dobiega końca, dzień dzieciowy, bo dzieci zaraz będą, właściwie już nie kolację, bo jedzą, ale jak już zjedzą, to będzie kąpanie i usypianie i rodzice będą mieli wolne. Mam nadzieję, że nocka dzisiaj będzie super, bo nie powiedziałam wam, że zeszłą nockę Julianek bardzo ładnie przespał. Co prawda wiercił się, kręcił, ale spał. Więc mogłam sobie troszeczkę posiedzieć z mężem, z Izą i z Tomkiem. Co ta mama gada? No, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie i też będę mogła tak sobie posiedzieć. O, czekajcie, czekajcie, bo tu musi być ochronka. No, że też sobie posiedzimy i że będę się jutro lepiej czuła. Jutrzejszy plan znowu uległ zmianie. Wszystko na bieżąco, wiecie, aktualizujemy co do aktualnego stanu rzeczy, stanu zdrowia, planów, drzemek, obiadów, wszystkiego. Więc tak, jutro już nie jem morskie oko, tylko co innego. Ale to dowiecie się jutro w kolejnym vlogu. W sensie w następnym, który się pojawi. Tak? Tak. A tymczasem, kochani, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten vlog również wam się podobał i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym szybko wróciła do siebie, bo wakacje z dwójką dzieci i z chorobą to nie jest nic fajnego. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym jutro wam powiedziała, że już jest dobrze. Buziaki i do zobaczenia. Pa!